I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know. Your good intentions are sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. Let me taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby you're the best, yeah, more than you know, yeah, more than you know, yeah, more than you know. To Korbut, która też ma wiele sytuacji. Korbut teraz, poszukiwanie krótkim podaniem gdzieś tutaj. Dudziak, jeszcze przepychanka po lukarnym. Chcą wyjść ze strzałem, no i teraz Radwańska! Jest ta bramka na 4-3! Jest gol, Natalia Radwańska, ona ma już hat-trick w tym spotkaniu. I ta najważniejsza bramka, być może to postawienie kropki nad i, nastąpiło w tym odpowiednim momencie. Przepychały się, przepychały w polu karnym dziewczyny nie połomić w puszczy. No i w odpowiednim momencie dostawiła nogę Radwańska. Ma hat-trick i ma wyjście dla swojej drużyny na 4-3. I jeszcze kończy się to spotkanie. To była ostatnia akcja tego meczu i 4-3 w ostatnich sekundach po bramce Radwańskiej. To puszcza Niepołomice zwycięża i ma 3 punkty do klasyfikacji generalnej trzeciej ligi grupy małopolskiej. Tych punktów będą miały panie 7. Bilans bramkowy się nam poprawi fantastycznie. W ostatniej sekundzie zdobyta bramka przez Radwańską napastniczkę Natalię grającą na 9 z numerem 9. Przypomnijmy, że przecież pod koniec pierwszej połowy na ostatnie kilka sekund przed gwizdkiem kończącym pierwszą część spotkania bramkę zdobyła dla drużyny Tuchowi Wantów Angelika. Teraz taka akcja, ale na wynik spotkania, wynik końcowy meczu robi Natalia Radwańska. 3 bramki, bramka Natalia Jędrzejczyk i mamy 4-3. Dużo stałych fragmentów, dużo bardzo ofensywnej gry w tym przypadku widocznych, jeśli chodzi o zespół Puszczy i Tuchowi. Brawa dla obydwu zespołów za fantastyczny bój tutaj o zwycięstwo. Och panowie, no i brawa także za organizację tego spotkania, bowiem ten mecz został, odbył się, co najważniejsze, i miałem tutaj dużą przyjemność być i dla was relacjonować to spotkanie. Puszcza zwycięża, zasłużone zwycięstwo, co by nie mówić, i Puszczy i Tuchowi by tutaj było, bo kapitalna akcja, kapitalna gra obydwu zespołów, dużo ofensywnej gry,
prezentowanej na ekranie. Puszcza szczęśliwa, dziękuję kibicom i będzie się udawała do szatni. Tuchowia pewnie troszeczkę zawiedziona, bo miała w pewnym momencie odrabianie strat, potem był remis, w końcówce zwycięstwo i postawienie tej przysłonowej kropki na dni dokonała Natalia Radwańska. Tyle z trzeciej ligi grupy małopolskiej z piątej kolejki Puszcza Niepołomice Tuchowia Tuchów 4-3. Żegna się z Ochmanowa Piotr Walczewek. Zapraszam raz jeszcze do zasubskrybowania kanału na YouTube. Zapraszam do odwiedzenia portalu Tylko Kobiecy Futbol. Czekajcie na wieści o kolejnych transmisjach i do usłyszenia już niebawem. Papa z Ochmanowa.